Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wystawę i swój kanał na YouTubie. W Bibliotece Ratuszowej oglądać można wystawę Głos Leszczyński, Gazeta Niepodległego Leszna, zorganizowaną z okazji obchodów 102. rocznicy powrotu Leszna do macierzy. Z kolei w Galerii Dworcowej obejrzeć można wystawę będącą nawiązaniem do zrealizowanego przez MBP projektu Między Wierszami. Spotkania w kawiarnianym klimacie już za nami, za to teraz na nagraniach można wysłuchać rozmów biografów i znawców twórczości, m.in. Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida czy Stanisława Grochowiaka. Nagrania spotkań opatrzone tłumaczeniem na język migowy oraz napisami dostępne są na kanale YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Tam też można znaleźć setki innych nagrań ze spotkań i koncertów. Leszczyńska Książnica szczególnie poleca ostatni wykład Andrzeja Winiszewskiego pod tytułem Poezja i muzyka od komedy do Niemena, który odbył się w ramach realizacji projektu pod hasłem Poezja Jazzu.